Symbole siedmiu smoków źródła i tajemnica mocy żywiołów, jaka jest z nimi związana, a także nowe kiepskie przebranie w drugim sezonie, to to, o czym sobie dzisiaj pogadamy. Pozdrowienie dla Lloyda za stworzenie prawdopodobnie najgorszego przebrania w historii. Zobaczysz jeszcze gorsze przebranie kogoś z drugiego sezonu Powstania Smoków. Jeśli uważaliście, że Lloyd jako mechanik wyglądał kiepsko, to wygląda na to, że drugi sezon Powstania Smoków was jeszcze bardziej zaskoczy. Jakbym nie miał obstawiać co się wydarzy, to Ain albo Sora przebiorą się za jednego z Wilczych Wojowników, jednak powiedzmy, że nie posiadając zbyt potężnych umiejętności kamuflarskich, no nie wyjdzie im to za dobrze i zostaną złapani. Tak szczerze to nie wiem, jaki może być inny scenariusz. A patrząc na to, że to nowa seria, jestem pewien, że odwali to ktoś właśnie z tej dwójki. Cześć, proszę o odpowiedź. Czy każdy z siedmiu symboli żywiołów, które Lloyd widzi w swojej wizji w ostatnim odcinku ninjago Powstanie Smoków, odpowiada innemu smokowi, będącemu źródłem tego żywiołu? Nie są to ściśle mówiąc symbole żywiołów, ale tak. Siedem symboli odpowiada siedmiu smokom źródła. A co jeśli ogień i ruch pochodzą z tego samego smoka źródła? Prędkość i tajcie tworzą ciepło. Ciepło może wywołać ogień. Ciekawa myśl! A więc mamy potwierdzone, że od jednego smoka źródła pochodzi kilka mocy żywiołu, i to prawdopodobnie stąd te błędy w opisach, jeśli chodzi o zestaw 718-22, ponieważ niektóre opisy mówią nam, że będzie to smok źródła ognia, a inne, że będzie to smok źródła ruchu. Prawdopodobnie jest to jedna i ta sama moc, w sensie wiele mocy tworzy jedną, jak na przykład właśnie ciepło starciem, czyli ruchem tworzą ogień, i to prawdopodobnie stąd te wszystkie zawirowania. Czyli może to być smok źródła ruchu. Jednak od tego ruchu pochodzą jeszcze kolejne następne żywioły, jak na przykład właśnie ciepło czy ogień. Same smoki źródła to bardzo ciekawe stworzenia i jestem przekonany, że zobaczymy je niedługo ponownie, podobnie zresztą jak te symbole w Wizji Loida. Ciekawi mnie tylko ten ostatni symbol, czym on tak naprawdę jest. Bo skoro ruch ciepło ogień to ten jeden ogniowy symbol, że tak powiem, to czym może być ten ostatni? Czyżby jednak wychodziło na to, że był to wiatr? Koniecznie dajcie znać, co Wy o tym sądzicie i jaki według Was jest to symbol, a ja się żegnam i do następnego Hej!